W tym filmie pokażę Ci krok po kroku, jak korzystać z ChatGPT i ChatGPT4. Pokażę Ci, jak utworzyć konto, w jaki sposób poruszać się po tym systemie i w jaki sposób możesz generować naprawdę wartościowe treści. Pokażę Ci również kilka przykładów wykorzystania tego systemu w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Zaczynamy już teraz. Na początek wejdź na tą stronę, jest to oficjalna strona ChatGPT. Musisz tutaj utworzyć bezpłatne konto. Żeby to zrobić, kliknij sobie w przycisk Sign Up. Teraz pojawi się okno, w którym będziesz musiał podać Twój adres e-mail. Możesz też zalogować się przez Twoje konto Google lub Microsoft. Po wpisaniu Twojego adresu e-mail kliknij Continue. Teraz będziesz musiał stworzyć silne hasło. Wpisz tutaj hasło, zapisz sobie je w bezpiecznym miejscu, a następnie kliknij Continue. Teraz zostaniesz poproszony o to, aby zweryfikować Twój adres e-mail, więc otwórz Twoją skrzynkę pocztową, następnie przejdź do wiadomości od OpenAI i teraz kliknij Verify Email Address. Zostaniesz przeniesiony na kolejną stronę, tutaj musisz wpisać swoje imię i nazwisko. W następnym kroku będziesz musiał wpisać tutaj Twój numer telefonu i kliknąć Send Code. Na Twój telefon zostanie przesłany SMS z kodem, który będziesz musiał wpisać i potwierdzić Twoje konto. Dzięki temu będziesz mógł się zalogować i korzystać z tego systemu. Gratulacje! Od teraz możesz korzystać z ChatGPT. Na dole znajduje się najważniejsze okno w całym systemie. Możesz tutaj wpisywać pytania, polecenia do czata. Ja wykorzystam polecenie, które wykorzystuję w moim biznesie bardzo często. Nieco je uprościłem, ale wygląda mniej więcej w ten sposób. Stwórz wpis na Facebooka na temat mojego nowego kursu pod tytułem ChatGPT w biznesie i marketingu marketingu. Wykorzystaj maksymalnie 120 słów, pisz do czytelnika w pierwszej osobie, wykorzystaj emotikony i listę wypunktowaną. I teraz kliknij sobie na tą ikonkę lub na klawiaturze kliknij przycisk Enter. Po chwili system wygenerował treść, którą mogę wykorzystać w moich mediach społecznościowych. Ale to nie wszystko. System pamięta naszą konwersację, więc mogę teraz poprosić o to, żeby rozwinął lub zmienił dany tekst, jeśli na przykład otrzymałeś wynik, który nie spełnia twoich oczekiwań. Dopisz, że w ramach kursu uczestnik otrzyma różne bonusy. Dodaj link do strony i napisz całą treść w jednej wiadomości. Klikam Enter i teraz system przepisuje to, co napisał wcześniej i dodaje do tego nowe informacje. Możesz poprosić o przeredagowanie tego tekstu w innym stylu, w innej osobie, w innym języku. Możesz przetłumaczyć ten tekst na dowolny język. Wystarczy, że. Poprosisz o to, żeby ChatGPT przetłumaczył powyższy tekst na język na przykład angielski. No i po lewej stronie mamy historię naszych wszystkich konwersacji, możemy sobie je edytować lub usunąć, wtedy ona zniknie z historii. Dodatkowo znajduje się tutaj jeszcze kilka innych opcji. Możemy się wylogować, możemy zobaczyć aktualności i informacje, możemy zmienić tryb na jasny lub ciemny w zależności od twoich potrzeb. Znajduje się tutaj również opcja upgrade to plus. Ta opcja umożliwia przejście na płatny plan ChatGPT ⁇ on daje kilka dodatkowych możliwości. Przede wszystkim mamy dostęp do systemu, nawet jeśli jest bardzo przeciążony. ChatGPT często nie ma przeciążenia, z racji tego, że jest najpopularniejszym systemem na świecie. I jeśli mamy wersję Plus, no to będziemy mogli się zalogować nawet pomimo dużego obciążenia serwerów. Druga sprawa jest taka, że system generuje szybsze odpowiedzi, więc jeśli działasz zawodowo, jest, jeśli to jest podstawowe narzędzie twojej pracy, to wtedy warto zadbać o te dodatkowe sekundy, aby ta praca była płynniejsza. No i najważniejsze, Najważniejsza opcja mamy priorytetowy dostęp do nowych funkcji. W tym wypadku tą nową funkcją jest ChatGPT 4, który nie jest aktualnie dostępny w bezpłatnej wersji. On daje więcej możliwości. Mam na moim kanale dedykowany film na ten temat, więc możesz sobie go zobaczyć. Teraz pokażę Ci, w jaki sposób możesz wykorzystać ChatGPT w różnych zadaniach oraz pokażę Ci, jak działa ChatGPT 4 w praktyce i jak wygląda wersja plus. Jeśli chcesz wkupić wersję plus, to klikasz sobie Upgrade Plan, no i tutaj będziesz musiał podać swoje dane do. Płatności, czyli numer karty kredytowej, informacje do rozliczeń, czy kupujesz jako firma, czy też nie, no i po prostu rozpocząć subskrypcję. Ta subskrypcja jest miesięczna, więc musisz o tym pamiętać. Na szczęście możesz ją anulować, jeśli na przykład po miesiącu stwierdzisz, że nie potrzebujesz tego narzędzia, no to będziesz mógł bez problemu anulować to na swoim koncie. Ja już mam kupioną wersję Pro, więc pokażę Ci teraz, jak ona działa i dam Ci kilka pomysłów na wykorzystanie czata GPT. Idość możliwości wykorzystania czata GPT jest przeogromna i nie byłbym w stanie opowiedzieć o nich wszystkich. Ja zdradzę Ci jeden mały, fajny trik, który możesz wykorzystać, aby dostosować czat GPT do Twoich potrzeb. Możesz zmienić czat GPT w Twojego osobistego doradcę lub konsultanta w różnych tematach, może być również Twoim nauczycielem. Wystarczy, że zaczniesz od wpisania takiego polecenia. Zachowuj się jak to jest kluczowe polecenie, ponieważ możesz potem napisać jak. Dietetyk, trener personalny, nauczyciel angielskiego, mój kolega z klasy, z którym chcę sobie porozmawiać o życiu, psycholog. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście musisz to traktować z przymrużeniem oka, ale naprawdę, czat GPT daje świetne rezultaty i wielokrotnie pomógł mi w podjęciu dobrych decyzji. Więc zacznij sobie od czegoś takiego. Zachowuj się jak ekspert marketingu internetowego. Będę zadawał Ci pytania. Jeśli coś jest dla ciebie niejasne lub niezrozumiałe, to pytaj mnie o to. Oczywiście postaram się odpowiedzieć na Twoje pytania w sposób profesjonalny i zgodny z wiedzą na temat marketingu internetowego. No i możesz teraz zacząć. Prowadzę działalność gospodarczą związaną ze szkolenia z zakresu sztucznej inteligencji. Przygotuj mi 20 pomysłów na filmy na YouTube związane z tym tematem. Klikam Enter i system generuje mi od razu 20 pomysłów na filmy, wpisy, rolki. Ilość możliwości, tak jak mówiłem, jest bardzo duża. Wszystko zależy od Twoich potrzeb. No i tutaj możesz iść dalej i prowadzić z nim naprawdę długą, wyczerpującą konwersację, po której będziesz miał gotowy plan na Twoje treści, strategię marketingową, scenariusze do filmów reklamowych, treści do newslettera. I wiele, wiele więcej. Jeśli nie masz swojej działalności i chciałbyś wykorzystać ten system na przykład do celów zawodowych, jeśli jesteś pracownikiem lub do celów prywatnych, no to również możesz zrobić ten sam zabieg. Zachowuj się jak nauczyciel angielskiego i przeprowadź ze mną rozmowę w języku angielskim. My name jest Krzysztof, how are you? No i mamy odpowiedź. No i tutaj on zadaje kolejne pytanie, potem odpowiadamy. Możemy poprosić, żeby na przykład jeśli jesteś na wyższym poziomie, możesz poprosić czat, żeby to był twój kolega z Anglii który opowiada o życiu i rodzinie i w ten sposób możesz uczyć się bardzo fajnych konwersacji i na przykład możesz poprosić, żeby po poprawiał twoje błędy gramatyczne lub językowe. Jak sam widzisz ChatGPT daje wiele możliwości i jeśli chciałbyś wykorzystać jego pełen potencjał w biznesie i marketingu, no to link do mojego kursu znajduje się w opisie, znajdziesz tam wiele dodatkowych przydatnych informacji. Teraz pokażę ci jak działa wersja plus i czy warto zainwestować w to rozwiązanie. Tak wygląda ChatGPT plus. I tutaj mamy jedną ważną zmianę. Możesz przełączyć się między modelami językowymi. Mamy tutaj ChatGPT 3.5, to jest ta bezpłatna wersja aktualnie dostępna, no i mamy ChatGPT 4. Żeby wykorzystać ChatGPT 4, wystarczy kliknąć tutaj i teraz mamy informację, że korzystasz z ChatGPT 4 i niestety jest też informacja, że masz ograniczenie 25 wiadomości co 3 godziny to no pewnie za jakiś czas się zmieni, ale na ten moment niestety jest takie ograniczenie, które mocno podważa sensowność zakupu tego systemu. Ponieważ jeśli wykorzystujesz to biznesowo i tworzysz bardzo dużo treści, no to te 25 wiadomości to będzie chwila. Dużą zaletą tego rozwiązania jest to, że daje naprawdę lepsze odpowiedzi, daje bardziej wynikliwe analizy, jest w stanie przetwarzać większą ilość tekstu. Dodatkowo mając wersję plus, masz też dostęp do systemu nawet gdy jest obciążony. W czat GPT 4 Wszystkie polecenia wpisujesz w taki sam sposób. Nie ma tutaj jakichś magicznych przełączników czy dodatkowych funkcji. Po prostu wpisujesz polecenie na czacie. I jak to zrobić? Tak samo jak wcześniej. Wpisuję polecenie. Chcę napisać artykuł na bloga. Temat: jak stworzyć stronę sprzedażową? Przygotuj listę fraz kluczowych, które warto wykorzystać i klikam Enter. Teraz system generuje nam różne frazy kluczowe. I możemy iść krok dalej. Na podstawie powyższych fraz kluczowych stwórz plan artykułu. No i teraz system tworzy nam plan naszego artykułu, ale jak widać, robi to w dość powolnym tempie. Niestety jest to jego minus na ten moment, no, że te lepsze odpowiedzi są kosztem szybkości w wydajności. Jeśli zrobilibyśmy to samo w modelu GPT 3.5, no to wtedy mamy odpowiedź dużo szybszą. Wystarczy sobie teraz spojrzeć, jak to wygląda. Te punkty zostały wygenerowane bardzo, bardzo szybko. Jeśli chcesz pisać z czatem GPT tylko po polsku, a on daje ci angielskie odpowiedzi, to wystarczy, że wpiszesz coś takiego. Pisz po polsku i to wystarczy. Wtedy system zrozumie, że ma pisać po polsku i dopóki tego nie odwołasz, będzie pisał w takim języku. Możesz też napisać pisz po chińsku i wtedy system będzie pisał po chińsku. Jeśli chcesz wykorzystać pełen potencjał ChatGPT w twoim biznesie i marketingu, to zapraszam cię do mojego nowego kursu o tej samej nazwie. Wraz z kursem otrzymasz listę poleceń, które znacznie usprawnią twoją pracę, dzięki czemu oszczędzisz mnóstwo czasu i pieniędzy. Dostaniesz również gotowe pomysły na to, jak możesz wykorzystać ChatGPT w różnych działaniach marketingowych i biznesowych. Dodatkowo pokażę ci w jaki sposób przy pomocy sztucznej inteligencji tworzyć niesamowite grafiki, które możesz wykorzystać np. do celów reklamowych. W Twoich mediach społecznościowych, na Twoim blogu i w innych miejscach, w których wykorzystujesz zdjęcia i obrazy. Cały kurs jest w formie wideo, będziesz miał do niego dostęp, kiedy tylko zechcesz, ponieważ po zakupie otrzymasz login i hasło do zamkniętej platformy kursowej. Jeśli chcesz dołączyć do kursu, to kliknij teraz w link, który znajduje się w opisie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.